siła. A, nie! Nie! Okej! Okay. Trzymaj się! Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Karolek 95, a to główny budynek Hackett's Quarry. I jesteśmy na taczce. I wracamy. Szybkie 5000 polubień, kolejny odcinek z The Quarry na kanale. Boli cię? Parasol otwarty w twojej... Wiesz jak jest? Jestem tylko cholernie głodny, dobra, i pogryziony. Coś do jedzenia. Mamy romans, jest dobrze. Był pocałunek miłości, prawda? Od razu, bez zauroczenia, od razu miłość. Konia z kopytami, to jest świetne. Mamy granolę, prawda? I nie mamy prądu. Nie cierpię granoli. Siła. A, nie! Nie! Nie wziąłem tam. Powrót. Nie odpuszczę. To będzie jedyny powrót mój w grze. I ja nie można tego wziąć! Nie! Nie wziąłem karty tarota siły! Dobrze to wymyślili, dobrze to wymyślili. Już chciałem oszukać. To miało być jedyne oszustwo moje w tej grze. Mówię siła, nie chcę używać siły do otwierania drzwi. Nie widziałem karty tarota. Dokładnie, w biurze pana H, tak. Dobra, to idź. Jezu, nie wziąłem karty tarota! Początek odcinka! Dobra, oby nic im nie było, ostrożne. Ten stwór... Oby im nic nie było, ty! Wiesz jak jest. Myślę, że wystarczy, oczywiście, że tak. Mamy broń, trochę amunicji, zdamy radę, ale nie mam karty tarota. Pogódź się. Lepsze to niż nic. Lepszy ryc niż nic. Mech! Dobra, czyli backup. Mamy wzywać pomoc. Czyli najpierw prawdopodobnie... Jest tak pusto. No. What? No, did you? Yes. A couple times, yeah. O, faktycznie, jakby się nie paliło w kominku. To jest... O, Dylan, Ilan, Ilan. Mhm. Już wszystko wiadomo. Gdzieś przy stole ktoś mnie woła. I thought I just heard my name. Aha. I didn't hear anything. Czyli to działa trochę jak syreny. Nawołują, żeby cię zwabić, żeby cię... pożreć albo spróbować cebulek w twoich włosach, bo akurat lubię cebulę, wiesz jak jest. Nie, tak Nick's injuries are as bad as we thought. So. Świetna wiadomość. Z nadzieją, nie zniechęcajmy się. That's good news. Dylanem jesteś. Dobrze. Pierwsza osoba, którą stracimy, to jest Dylan prawdopodobnie. Bo nie wziąłem karty siły. Co tu wybrać? Musimy wezwać pomoc. A teraz zaczynają się dymy. Mr. H? Nie mam numeru. Okay, then 911. 911. You mean 911? Who says 911? 911. Anyway, yeah, but like what should I ask for? To w Polsce tak jakby powiedzieć na 997. A nie na 997, wiesz, tak? Chyba tak. Dobra. Nie możemy po prostu wezwać pomocy? Well, do you need to co policja da? Ask for an ambulance, or can you just help. Say, like, help, 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 pomocy, pomocy. So they'll say 911, what's your emergency? And a ja opowiem, coś grasuje w lesie. My friend may have been attacked by a bear, or tak. Maybe not a bear, but definitely an animal with teeth. And we're not sure how many dokładnie, there are out i to there jest right i tak powinieneś and, zrobić and, or how smart they are, so they may be mounting an attack on us right now, so just like send a whole bunch of ambulances. W jednej karetce was nie przewiozą, mordo, więc wiesz jak jest. Yeah, that's good. That's good. Okay. To brzmi dobrze. Halo? Nie ma sygnału. A teraz już słyszy. What's wrong? 911. Dead. Hello, 911. Podejrzliwie, to dziwne. Well, that's weird. Phones go dead sometimes out here. Right when you're about to call the cops, though. It's a coincidence. Did you try the hang-up thingy? What? Here. Co on kombinuje? What are you doing? I don't know. It's what they Ryan, do co in ty... movies when the phone goes dead. You tap on the little thingy. We're not in a movie. Okay. To jest gra. Well, you know. Tak. How do you know that? Maybe that's just what they want you to think, man.
faktycznie nie działa. Dobra, myślałem, że Ryan coś kombinuje. Linia naziemna. Well, not a landline. What? Wieża. The radio hut has some. Radio węzeł tam przy domkach. Aha, wiedziałem, że się przyda. Where I curate my sweet summer jams. Yeah. Sztosowe summer jams. It has some old equipment there. I think we could probably break something up. Send a message. Dobra, okej. All right. Yeah. Let's head over there and see if we can. Nie jest bezpiecznie na zewnątrz. Pamiętaj o tym. Odłóż to, co? Tylko na jakiś czas. I will put it back when we're good and safe and help is on the way. Dokładnie. Okay. Be careful. Careful with it. Bądźmy dla siebie mili. Tu nie ma żadnego hardkoru nie stosuję, bo zaraz ktoś się z kimś pokłóci, będą złe decyzje. It's probably the weather. Ta, normalnie jest ciepło. Ryan. Maybe it was the bears. Bear. And why does everyone blame everything on bears? Okay. So, for the sake of argument, what if that bear that cut our phone line and just cut out all the power? W jednej sekundzie. That bear is waiting for us out in the hallway. Fair point. Thank you. Czyli możesz wziąć to ze sobą. Amunicja jest bardzo dobrze, przynajmniej nikt się nie kłóci. Dobra, mamy światło w kominku, więc jest dobrze. Pozamykajcie okna, jakieś żaluzje czy coś. Tylko nie mów, że dołem! Myślałem, bo jeszcze była opcja prawdopodobnie zejścia tym dołem. Nie wziąłem karty siły Tarota. Daj jej swoją broń. Dokładnie. You don't know that. Nie wiesz tego. Okay, I might be an amazing shot. Okay. I might be. Just give her your gun. Dokładnie. Dobra, czyli on nim trochę taka. A jak on mu coś zrobi potem? Czy w domu jesteśmy bezpieczni? Nie, no jedną broń musimy zostawić. You have right. All right. Nie. You're right. Musimy jedną broń my i jedną oni do obrony. Still have mine. Nice to me, I might let you hold it. Brzmi dobrze, Ryan. Puść sobie podcast o trzymaniu broni. Don't write a check that your ass can't cash. My ass has got quite the bank account. Holy. Docenia twoją decyzję, fajnie. Jest moralnie, jest dobrze. Nie jest źle. Am I interrupting something? Dokładnie. A co? London Tipton, co to za... Słowiański przykuc na boczku. Oddawaj broń se weź. Dobra, idziemy do radiowęzła. Ona już wie. Dał mu potrzymać broń. Chin up, big guy. I wouldn't really know what to do with it, okay? I trust you. I trust you. Musimy go uratować, Dylana. Dylan to będzie pierwsza osoba, która zejdzie. Oh, thank you so much, Dylan. You're so generous and handsome. Yeah, no problem. Don't mention it. Nie ma o czym mówić. Nie no, Dylan, możecie obstawiać w komentarzach. A, 5000 polubień od razu kolejny odcinek z The Quarry. Wyspa w Hackett's Quarry. Dobra, czyli jesteśmy Emmą, która prawdopodobnie uciekła od tego potwora, też możecie go jakoś nazwać. Czesiek! Czy wiesz, jak chcesz, nie? Dobra, jesteśmy schowani w miarę możliwości. Będziemy prawdopodobnie kogoś wzywać. Czy to jest dobra decyzja, żeby po tym iść? Fucking shit. Aż tak wysoko to się nie wespnie. Powoli. Powoli. Czy to nie jest czasem moment z karty Tarota? Powoli zwijaj. Jakbyśmy zwijali szybko, to by to usłyszał. Tak to pomyśli, że może tylko coś... Przyspiesz. Fuck! Fuck! Fucking stuck! Nie widzę! Nie chcę! No po co skakać? Zwijaj! Zwijaj dalej. Będzie unik! Jest dobrze. Okej!
Trzymaj się! O mój Boże! Trzymaj się! Będzie sekwencja jakaś! Do końca do wody! Jest nieźle! That's fucking right! Emma uratowana! O Boże, jakbym skoczył, to pewnie bym się połamał. To bych się połamał. Nie gdybajmy! Nic się nie stało? Masz tylko zalane majty? Paralizator nie działa. Jest źle. Ale przetrwałaś walkę z tym czesiem. Z tym czymś. Nie denerwuj się. Głęboki oddech. No i dobra. Zostań na wyspie. Czekaj sobie tam. Hunting season. Hunting fucking season. Mi się wydaje jeszcze, że ta cała ekipa, która teraz poluje na te wszystkie potwory, to ona je wypuszcza w określonym momencie, żeby móc na nie polować. Teraz u niej nie mam karty. Nie wziąłem, przepraszam. Nie mam karty siły. A time again, is it? Yeah. I don't have a... Why do you come? Because... Why do you come if you've not found my cards? Sorry. There are truths in the cards. Truths that can only be revealed if you bring them to me. Yes, I know. I'm sorry. I'm fucking sorry. To wszystko. Nie mam ci nic więcej do powiedzenia. So it's goodbye again. Trzymaj się, wiedźmo z Hackett's Quarry w motelu. Remember who your friends are. Remember who's looking out for you. To się o ciebie troszczy. To ja decyduję, kto się troszczy o kogo i z kim. A kto tam siedział z tyłu? Czy tam był ktoś z tyłu? Ty mi nie pfykaj tutaj. Chcę poplułem mikrofon aż przez ciebie. Ty mi nie pfykaj. Dobra, od razu będzie Dylan. Czym? O, rozdział czwarty. Oho! Właściwie piąty, bo czwarty mamy przyszedłszy. Biały szum. Czyli w radiowęźle, w tej radiostacji już wiem, że nic nie będzie działać. Biały szum oznacza tylko problemy. Główny budynek Hackett's Quarry, 22 sierpnia, Nick. A, czyli jednak Nick to będzie pierwsza osoba, którą może stracimy. No teraz już kogoś musi... Chociaż mogliśmy stracić Emmę prawdopodobnie przed chwilą, jakbyśmy skoczyli. Hey, I couldn't find anything to eat. Kucnia jest mocno potrzebiona. Oh, shoot, I left my bag. Aha. Twój plecak. I brought you this. Co, troszeczkę wody? Thank you. That was... I don't even know what happened. It was wszystko działo się za szybko. Ale opowiadaj, co widziałeś. Ona i tak to naszkicowała. Jak się czujesz? Tomek D. To dziewczyna Tomka D. Z wdzięcznością. A ty jak się czujesz? I tak mu pomagała. I'm just happy. You're okay. Are you okay? I'm sorry. I just asked you that. It's okay. Nic nie szkodzi. Odzi. Ktoś przychodzi. Odzi. I London Tipton. Dzień dobry. Dobry wieczór. Właściwie, bo jest późno. Cześć. Dobrze, że masz spróbę. Skąd masz to? We found another Mr. H's office, so... Tak, na wszelki wypadek. Tylko czy... What happened to the lights? Karta siły. Czy używać siły? Karta tarota siły. Co może oznaczać pieprzona karta tarota siły? Wait, are they going to the radio hut? Tak. Phone's dead. They're gonna try to send out an SOS or something. A nie powinni schować się gdzieś, poczekać do rana? Jesus! Debilstwo! No to jest... Odezwać się? Absolutnie się nie odzywaj. Absolutnie ani słowa, tak mówili. Shut the fuck. You said Dylan and Ryan already left. Ktoś jest stay na górze? Here. I'll check it out. Nie, London... Nie idź, to niebezpieczne, tylko po cichu. We don't know what's out there. Nie idź, London Tipton. It's dangerous. Yeah, that's why I'm gonna check it out. Idiotka. London Tipton zawsze była szalona, ale teraz z tą strzelbą wygląda na jeszcze bardziej popapraną niż była. Nie ma to jak hotel. Tak żaden hotel jak Tipton. No nie, dobra, ale jesteśmy tutaj Nickiem. A nie, no właśnie. I teraz będzie zmiana na Caitlin. Dobrze, tak myślałem. Główny budynek Hackett's Quarry. I teraz zacznie się prawdziwa sieka. Jeżeli, tylko nie strzelaj od razu, dopiero jak coś zauważysz. A dobrze wiemy, że ona dobrze strzela. Także dobrze wiemy, że fajnie, że zostawiliśmy jej strzelbę. Nie no, na razie gra się układa, wydaje mi się, bardzo dobrze. Jeszcze nikt nie zginął. Tylko nie mów, że jest pusta. Nie no, jest naładowana. A, teraz jest rozładowana? Nie wiem, jak się ładuje shotguna i rozładowuje. Nie bawiłem się nim na strzelnicy nigdy. Jedynie co to Desert Eaglem. I chyba kałasznikowym, albo jakimś podobnym do tego Galilem. Czymś takim. Dobra, jesteśmy. Czy ogień w kominku jeszcze się pali? Czy Mister Krycha już dojechał? Czy jest gotowy na jutrzejsze robienie wrażenia w tej sali? Bo nie, ogień się pali, także jest dobrze. Spokojnie, dawaj mi kartę. Muszę być uważny. Ogień się tli już, także praktycznie zgasł. Boże, London Tipton. Pomyliłaś hotele. To jest Hackett's Quarry, a nie Tipton Hotel.
to było twojego dziadka czy ojca, nie? Ten hotel. O, te schody jeszcze niedawno były zastawione przez krzesła i torby, stare torby. Torby starych ludzi? Brzmi bardzo źle. Torby starych mężczyzn? Brzmi jeszcze gorzej. Powoli. London Tipton, nie ma się czego bać. O nie, to on! Ej, no z jednej strony on pomógł. Who the fuck are you? A jakbym się nie schował? Co on ma, snajperkę? John Cena! Idź sobie! Idź sobie. Możesz nie... Tupt, 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 tupt. Tupt, 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 powoli. Teraz pytanie, że ktoś jest w środku. Someone in there, someone inside. Czy my coś z tym... Tu nie chodzi o nas, jestem pewien. Tu nie chodzi o nas. Jesus. Tu nie chodzi o nas. Oni to jest specjalnie tak zrobione. Oni muszą strzelać do tych. Przytrzymaj, aby wstrzymać oddech. Mi się wydaje, że ogólnie z nim jest bezpiecznie. On jest cały... Wiecie, to są barwy bojowe. I został postrzelony w bark. John Cena. Mam jeszcze trochę wstrzymanego oddechu, także jest dobrze. I spokojnie mogę przestać teraz. Poszedł sobie. Is a good, good, good. O nie. I tak mnie... O nie. O nie, London. Chciał mi zabrać broń. Jeno. Zabrał mi broń! Ale nie możesz się odezwać? Co, odcięli mu język, kuźwa, na jakiejś ekspedycji? Ja pierdyle. Jesus fucking... Mi się wydaje, że oni są po naszej stronie. I think I love you. Yes, so like I was just, you know, thinking about like the start of summer and when we first met and started camp. Czyli okłamała i z kim się jednak tutaj... Ostatni raz, kiedy się widzieliśmy, bo przy ognisku powiedziała, że z nikim tego nie robiła na obozie. Co mówisz? Serce ci podaję na dłoni. Nie martw się o Caitlin. Hey, don't worry about Caitlin, she's tough. Bardzo ciężko nawiązać jakąkolwiek relację z Abigail, kiedy się boi. I'm sorry, Nick, I'm just distracted. Just get through the night, okay? Okay, przetrwajmy jakoś tę noc. A mówili, nie wychodźcie z domu, że powinno tu być bezpiecznie. Trudno cię odczytać. You're hard to read. Wait, what? You're not even listening, are you? Hmm. No, I'm... Well, yeah. I think I was that boring. You're not boring. You're hurt. I just want to make sure we're safe. Okay. Dla mnie to zrozumiałe. Tylko żeby zaraz nie wyskoczyło Abigail. Przez siebie winna! No, aby jednak wyskoczyło. Abigail czuje się przeciwna. It's okay, I got this. Dam radę. Ty, on z kulawą nogą, poobgryzany. Nie no, spokojnie, mi się wydaje, tylko czemu on się nie odzywa? Chyba jestem w stanie mu zaufać. Jesus, where's the gun? We gotta get out. No, we have to hide. Spokojnie. Ukryjmy się. Na razie, ukryj, uciekaj. Ja bym z nim porozmawiał. No ale dobra. Dobrze by było gdzieś tam zrobić lekki hide. On jest po naszej stronie na bank, no nie ma opcji. Nie ma opcji. Oni na początku, stojąc przy znaku, powiedzieli, a, fuck it. Oni powiedzieli, fuck it, czyli walić to, czyli niech te dzieciaki zostaną, a my polujmy na te potwory, które są tutaj w lesie. No jestem na 90% pewien. Grałem już w takie gry i nie powinno być problemów. Oni są po naszej stronie na bank. Tylko żeby nie pomyślał sobie, że to jest potwór. Nie ma broni teraz w ręku. Więc teraz mamy jeszcze chwilę czasu, żeby było bezpiecznie. Dobra. Shut the fuck up. Jesteśmy bezpieczni, przynajmniej przez chwilę.
Ty nie wracaj czasem. Jeb oknem na zewnątrz. Najgorsze, co można zrobić. Powiedział im, zostańcie. Jeb. Dobra, z jednej strony uciekliśmy, ale dlaczego nie mogliśmy z nim porozmawiać? Czy mu odcięli, mówię, język na jakiejś ekspedycji? Ścieżka do domku w obozu letniego Hackett Square. Dylan. Och, nie straćmy Dylana. Nie możemy stracić nikogo. Nikogo. Podejmujmy spokojne decyzje. Radio station. A, powiem wam taką rzecz, że w tym momencie, kiedy to nagrywam, to za 20 minut dodaję kolej Mentos Challenge 2 na kanał, także wpadajcie. I pamiętajcie, 5000 polubień, od razu kolejny odcinek z The Query na kanale. No i to jest dobre podejście. Znaczy, nie mówię, żeby na 2 miesiące zabierać telefony. Yeah, yeah, that's right. That's right, bro. Okay. We can go. Chcesz w to pójść mocniej? No, like, DJ-owanie. No nie. Oh, yeah, I mean, I like music, but I think I wanna major in... Mam nadzieję, że on mnie uratuje. Dawaj kartę tarota! Dawaj tarot kart. Wait, what? Dawaj kartę tarota, nie żartuję. You don't really seem like a... Nie wydajesz mi się typem guy. Naukowca. Jesteśmy przy domku. I mean, you know, not będzie most? There. Jest most, czyli wchodzimy od tej strony, gdzie wyjeżdżaliśmy Meleksem. Z Abigail. O, była ścinka. Niedobrze. Wyjeżdżaliśmy z Emmą i Abigail. I obie żyją! Na razie, więc jest dobrze. Przetrwaliśmy. I'm sorry. I'm so completely fascinated by this. What do you mean by not here? Not here at camp. Camp. I do that at home. And then here, I, You're a wise... Wise cracking. Czyli jesteś nerdem, a tutaj się zgrywasz przy ludziach. That's a little harsh, but no. Okay, it's true. So maybe I was a little nervous when I arrived in an uncomfortable social situation. Są tacy ludzie, którzy są niemili, bo starają się właśnie to zamaskować. You played into it. Yeah, I mean people kind of enjoy. Zblazowany Dylan. Jezu, aż mi się łapy pocą. Nie chcę ich stracić. And do you enjoy the blasé, Dylan? Not yet, like, you know, whatever, man, it's pretty cool, it's fine. Dobra, ale ciszej, ciszej, guys. I like Dylan Dylan. Podoba mi się well, Dylan. It's nice to meet you, Dylan Dylan. I'm Ryan I'm just Ryan. Ryan Ryan. Well, actually, I'm let's get the fuck out of here, Ryan. Yeah, I like him, he's, that makes a lot of sense. Hmm? Powoli. Nie ma tu jakiegoś quick back, quick backup, żeby się odwrócić? Tu nic najprawdopodobniej już więcej nie będzie. Tam na basen nie możemy skoczyć, ale idziemy do radiostacji. To coś gówno idzie za nami. Powoli, nic tu więcej nie było. Karty Tarota nie może tu być, skoro nie było jej wcześniej. Czy ja też mogę sobie odkryć na przykład ten znak? Chciałbym, żeby to był też, żeby to była informacja dla mnie. Dokładnie, w którą stronę będziemy uciekać. To jest bardzo ważne. Żeby każdy to odkrył, skoro... Okej, nieważne, nieważne. Get the fuck out of here. Cicho! Dobra, idźmy powoli, ty nie będę biegł przecież. No dobra, dźwięki wilków, ale tamto co na nas wybiegało w Until Dawn to chyba były Windigo? One się tak nazywały? Swoją drogą śmieszne, że Fahrenheit kiedyś nazywał się w wersji nieeuropejskiej Indigo Property. To taka ciekawostka dla was, no ale dobrze. Windigo, walczyliśmy z Windigo, a to też prawdopodobnie są Windigo i najłatwiej było twórcom prawdopodobnie z 2K Games, inspirując się Quantic Dreamem, wprowadzić coś takiego. No ale dobrze. Ale dobrze, niech będzie. Niech będzie, kurwa, niech będzie. Niech mają. Niech im będzie. Czy macie klucze do tego miejsca? Ja od razu sprawdzę tutaj na zewnątrz, czy to jest przegryzione. A. A. Coś tu drapało. Ślady pazurów. A, i robimy jakieś zdjęcie. Duże, nierówne ślady pazurów na ścianie radiowęzła. Dobrze wiedzieć. Jakieś zdjęcie telefonem, oczywiście. Czyli zbieramy dowody. Bardzo dobra informacja dla mnie, bo tak nikt by nam w to nie uwierzył. Chociaż te pazury wyglądają jak niedźwiedzie. Więc... Wiesz jak jest. Tu nic nie jest odgryzione, więc jest dobrze. Jeszcze coś tu mamy. Zebrać jakiś dowód potrzeba, trzeba. W oknie, oknie, oknie. To gdzieś... Dobra, wiesz co? Shut the fuck up. Bo już się muzyczka jakaś zaczyna. Okej, wchodzimy. Dowody mam! Dowody! Okay. Nie wskakuj, tylko... Rura. Niepewnie. Just give me a second. Give me a minute. A, give me a minute. Right. Co, jeszcze coś sprawdzę, bo z racji tego, że są tu ślady pazurów,
Pustelnik! Dobrze, że tu poszedłem. Pokaż mi kartę tarota pustelnik. Autopustelnik oznacza izolację, samotność. No właśnie, czyli ktoś zostanie sam. Shut the fuck up. A wcześniej jakoś pustelnika nie było. Niech cię dunder świśnie, krew nagła zaleje. Więc oni, główne postacie, w tym momencie Nick, nie mówią tego bez powodu. Przepraszam, Ryan oczywiście, Ryan. Kuźwa! To się wszystko Dylan i Ryan, wiadomo. Czemu powiedziałem Nick? Nick to już tam prawie dogorewa z Abigail. Spokojnie. Budynek radiowęzła Pocket Square. Dobra, czyli teraz jesteśmy w radiowęźle. On tu się czuje jak w domu, bo ma swoją stację radiową. Wiesz jak jest. Niezła rupieciarnia. Czy wy kojarzycie tych wszystkich aktorów? Ledwo działał. Nice to know, bro. Ważne, żeby działało i można było wezwać pomoc. Let me get this set up. Poszykuj. Tylko nie mów, że ja będę musiał ustawiać jakieś częstotliwości. Anything over here we can use? Ale mam kartę pustelnika, jest the dobrze. Tools? Ale nie mam siły. No. That's Mr. H wanted more storage, so it's kind of how he lets me keep the station going. Audio takie Stranger Tingowskie teraz. Stranger Tingowskie, tirowskie, co? Tiry? So, jakie tiry? How far does it go? 6,5 kilometra. Well, it was designed just to broadcast to the PAs around camp for announcements. Czyli przenośnie to, można nadać pomoc. Portable radios and whatever, so I think the range is about 5-6 a mile. Półtora kilometra. Skąd ty się w ogóle na tym znasz? How do you even know all this stuff? I just kind of picked it up. The technical stuff has always been a little Ale bardziej byłeś ciekawy, Ryan, rozumiem. A nie, że o coś tam go podejrzewasz. Mogę ci pokazać, jak nastrajać stację, wiesz jak jest. It's easy. Like climbing. Dobra, nie traćcie czasu. Mordy wędzone, później. Później się tam wiecie. Troszkę później. But that's where this comes in. Czego mamy to? Dmuchnięcie. It's supposed to be a signal booster. It's kind of janky. Trzeba go dać na dach. It's worth giving a shot. Mhm. So, więc ktoś będzie musiał wyjść. Can you actually talk to people with this thing? Yeah, well, it's not a two-way radio, so you know, we can talk, but then the best we can do is switch it over to the receiver and see if anyone broadcasts anything back, which is unlikely, but pamiętajcie, jak Jacobem strzelaliśmy do Johna Ciny? Zastanawiam się teraz, na chwilę się odciąłem, czy jeśli bym w niego nie strzelił, to Jacob by dalej żył. Okay. Hello. Hello. How's it going out there? This is we need help. This is we are counselors at Hackett's Quarry Summer Camp. And there's been a horrible accident, attack, some stuff bad here. We need your help. There is a swarm of bears, and they are everywhere. And there's these hunters, too, and they seem to be shooting at the bears, but also at us. Tego nie wiesz. Which is not good, and a few of our friends are hurt, and we are in desperate need of help. So please, I mean, there's vicious bears, and we don't know what to do, so please... Help us. Come help us. SOS. This is an emergency. Save our ship. Come on down. Please help us. Did I do good? Was that... Nieźle. Swarm of bears? Na co? Yeah. Herd of bears. Yeah, I've heard of bears. What? Oh my god. Alright, I guess I should just like switch this over to the receiver and see if we get anything back. Okay, yeah, sure. I'm gonna keep an eye out while you do all this. Stanę na warcie, żeby go nic nie zjadło. Okay, yeah, sure. Przez okno nikt tu nie wszedł. Co ty combination? Już wie, że ktoś tu jest, tak? Ja nic nie widziałem! Czy on wie, że ktoś tam jest, ale... Check it. Wait, did he, oh did nie. I don't know. Huh. Two males in the radio shack near the cabins. Another couple unaccounted for. Oni są po naszej stronie na bank. Copy that. Out.
Czyli to ten Bob, czy jak on miał? Może nie mówili o nas. Skoro kazali nam siedzieć w budynku, to w budynku jesteśmy bezpieczni. Ja też to nie uwierzę. Nie, no oni muszą być po naszej stronie. Jak chociaż raz uratują nam życie, to zostaje po stronie tam... Nie widziałem nic. Nie byłem pewien. I wasn't sure, man. Fuck, what the fuck was that? I have no idea. Sorry, że tak przestałem cokolwiek się odzywać, ale trochę mam obsraną zbroję. Bo zbliża się suspense, tak zwany. Będzie oknem, prawda? Albo dachem. Ryan? Ryan? Srajan! Wyciągnij broń. Is it a bear? No, jest duży. To jest Windigo, tak zwane. Chyba. Czesław, Czesiek! To jest Czesiek. Wyciągnij strzelbę, niech się dźwięk niesie! Za Czesiem! Oh yeah. Nie no, nie będziemy strzelać bez przesady, ty nie rozwalimy dachu, idioto! Co ci opętało, Ryan? Absolutnie nie będę strzelał i rozwalał dachu. To by było turbo głupie. Jest ich więcej? Jest... A, to chyba niedźwiedź. To brzmiało jak niedźwiedź. Fuck. What? Caitlin, Abby and Nick, they're coming up the path. Oh, shit. They're coming toward us. We gotta warn them. What about the PA? Up top? Yeah, okay. Yeah, we can put them in the hide or something. Watch out, guys. Oh, fuck, no. No dawaj, rura! Dylan! Dylaj tam dzwonić! Hold the button. Caitlin, get into a building now. Do not come up here. There's an animal. Ścieżka odblokowana. Domek 10. Get into cabin now. Go. Room 10. A teraz by było zamknięte. Oh fuck, dude. Teraz by było zamknięte, jakbyśmy nie wzięli toreb Abigail i Emmą na początku. Dobrze. Nie strzelaj. Ścieżka zaktualizowana. Nice one! Dobrze, że tam wszedłem. Jakbym nie wszedł, to nie wiem, zginęliby na zewnątrz. Same dobre decyzje, poza niewzięciem karty siły. A reszty złych decyzji nie widzę. Może to dobrze. Jest średnio. Co teraz? Teraz kaszanka. Musimy to zabić. Ale pewny siebie się zrobił. We need to kill it. It's not a normal animal, man. Jeden strzał w łeb wystarczy. I don't think a gun's gonna cut it. Wystarczy, wystarczy. Tylko trzeba szybko ładować. Dlaczego by nie? Of course it is. Why wouldn't it be? I don't know, man. I just don't think it's a good idea to go running out guns blazing against some random ass super animal. Ale co, wolisz poczekać w środku? What else can we do? Dylan, ogarnij. Well, if it's got hearing like a dog, maybe. I mean, we signal. Could play a really high-pitched feedback loop and crank it. Dobre, dobre. I mean, it would hurt. Albo w ogóle włączyć dźwięk, żeby wszystkie się tu zleciały, a my byśmy mieli czas na ucieczkę. Okay, fine. Let's do it. Feedback. Sprzężcie. No dobra, jest to jakiś pomysł, oczywiście. Znaczy, może zdążymy, jeżeli nie będziemy musieli używać oczywiście ciężkich strzałów, amunicji i save game. Save game. Oj, 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 będzie ciężko. Twórcy wiedzieli, co robią. My w pokoju 10. Caitlin, Abigail. Spokojnie, weź głęboki oddech. Hey, Dylan, just take a breath. I'm sure you can figure it out. Wszystko robimy na spokojnie w tej grze. Naprawdę, nie było żadnej agresji z mojej strony. To dobrze, może i nie. There's something missing. A, żeby dać to na zewnątrz, prawda? Daj antenę na zewnątrz. Fuck! I wcale to nie był dźwięk kaczki. Tak, w sensie. Wyrwał kabel. Fix it. I'll cover you. Jak? Czy jest sens? Do it now. Go quickly.
Dobra, to tylko ugryzienie. Spokojnie. Wyluzuj. Przestań grzeć japę. Absolutnie nie będę jej odcinał. Mowy nie ma. Nic się nie rozprzestrzenia. Nikowi nic się nie stało. Nic się nie stało Nikowi. Ej! Będę rękę ci odcinał, ty. Z jedną ręką pewnie nie dał rady bym strzelić. Może wyjdzie na to, że dobrze strzela. Boże, ile tu jest ścieżek! Nie ma. Button. That's fucking right. Wybrano ścieżkę. Boże, czy ich coś zarazi? Przemyj to wodą. Nice work, Dylan. Nie wierzę, że oni się będą w nich zmieniać. No to jest niemożliwe. To było turbo głupie. Ze śmiechem powie, prawie odciąłeś mi rękę. Yeah. Thanks. Tryska ci krew z tętnicy. Zwiąż mu to. Mordo, tracisz krew. Nie mdlej. You need to be harder than you think. Holy shit. Pokój 10. Dobrze, że się schowaliście. Jest bezpiecznie? Brzmi troszeczkę jak Paramore. Niepewnie, nie wiem. Na razie jesteśmy bezpieczni. Okej. Okay. Wpadliśmy na jednego z tych myśliwych. Wygonili z głównego budynku, ale chyba go zgubiliśmy po drodze tutaj. Nadaliście wiadomość? Chyba tak, tylko nadaliśmy wiadomość do tych. To brzmi jak Set on Fire ze Zmierzchu, nie? Co tam się działo do diabła? Nie interesuj się, za dużo się działo. Dylan made some sort of crazy feedback loop and it scared it off. Nah, it was nothing. To nic takiego. Feedback loop. Tak. Well, you know, I figured if it's like most animals, then Ima. It would have sensitive hearing. Nas też to bolało, ale. Caitlin, where's your gun? I lost it. One of the friendly locals wanted to say hi. What the fuck? Did she shoot at us? Who's there? To jest Emily? Who was to jest Emma? Jaka Emily? Co? Dlaczego powiedziałem Emily? O co tu chodzi? Czy tu będą jakieś dodatkowe postacie? O, na basen, tam bardzo chciałem wejść. A, od tej strony można było. A tyłem, za budynkiem. Okej. Okay. Jeżeli znajdziecie ciało człowieka, to znaczy, że to był wypadek. Co to jest? Oh my god. Who the fuck is that? Kto to? Kto tam pływa? Rym, cym, cym. A kto tam strzelał z przepaską na oko? Ty. To jest bardzo ważne, ty. Kto to strzelał? Nie no, nie mów, że to jest koniec jakiegoś kolejnego rozdziału. Ja nie chcę przerywać w takich momentach odcinków. To znaczy i tak jest prawie 40 minuta, ale no bez przesady. To jest koniec gry, moi drodzy. Bardzo dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Blue Sky, weź, bo mi ściągną za muzykę. Rozumiesz to? Dlatego muszę się rozgadać. Znowu jest ten moment, w którym muszę sobie odrobinę troszeczkę pogadać, bo tak... Co jesz? Chlebki? Jajko, chlebki? Możesz pomachać. Hejo. Dobra. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. I karta Tarota. Dobrze, zostawię wam ją na koniec. Karta to był mędrzec, czy jakiś mnich? Ale którego? Let's take a look once more. Hermit. Czym jest hermit? Mędrzec? Here we have pustelnik. The hermit. With the hermit comes isolation. Super, że zrobili to jako tarot. But reflection too. Perhaps given some thought, the hermit who gives chase can guide you to safety. Dokładnie. But that all depends on your actions, not his. A już raz w niego strzeliłem.
Pustelnikiem będzie John Cena na bank. W sensie nie wiem, jak on się nazywa. I want to show you more. Yeah. Would that be all right? Yeah, of course, tylko nie okłamuj mnie. Mów mi tylko prawdę. Tylko prawdę, kobiecino, stara babo, wiedźmo z Hackett's Quarry. O nie! O nie! I czy on mi pomoże? We spend so much time looking toward the future. Jacob będzie pierwszy. It's easy to forget that the past holds secrets too. Worth remembering that. To prawda. So it's goodbye again. I'll be here. I'll wait for you. Do zobaczenia! Hejo! No, także co dalej? Już wiemy, że Jacob będzie miał problemy, bo wpadnie w pułapkę na niedźwiedzie. Czy tamci mnie uratują? Nie wiem. Kolejny rozdział! Las Hackettów! Oh yeah! Nocna modlitwa, ale rozdział szósty. Zaczniemy w kolejnym odcinku. Więc moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie już teraz łapeczkę w górę. Szybkie 5000 polubień. Od razu kolejny odcinek z The Quarry na kanale. Mam nadzieję, że bawicie się dobrze, że ta seria bardzo wam przypadła do gustu. No i co, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Czekajcie na kolejne odcinki. Na razie, a w tym momencie ja idę publikować Cola i Mentos Challenge. Wy to oglądacie trochę później, ale chcę wam powiedzieć i pokazać, kiedy mniej więcej nagrywam. Także tyle, trzymajcie się, myślą skołki. Na razie, pój! Nie! Nie!